Teraz otworzymy najmniejszego iPhone'a świata. Mam nadzieję, że coś, że on w ogóle jeszcze tam jest, ponieważ tak trzęsę tym pudełkiem, że uwaga, uwaga i co to jest? Siemanko, ja jestem Blue i w dzisiejszym filmiku pokażę wam najmniejszego iPhone'a na świecie. I jeżeli chcecie go wygrać, to zostawcie łapkę w górę i na końcu poczekajcie, to dowiecie się co zrobić, ale jest to mega proste, a wydaje mi się, że każdy, po prostu każdy będzie chciał najmniejszego iPhone'a na świecie, prawda? Tak! Dobra, nikt nie będzie chciał tego najmniejszego iPhone'a, ale może wam się spodoba, także dzisiaj go odpakujemy, przetestujemy, zadzwonimy do kogoś i napiszemy SMS-a. Jeżeli pamiętacie lub nie, to kiedyś tam testowałem najmniejszy telefon świata, także to jest najmniejszy iPhone na Androidzie. Wygląda ciekawie, wygląda ciekawie. A jeszcze jedna sprawa, poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Moi drodzy, bardzo ważna informacja, aż po prostu usiądę. Bardzo ważna informacja i chciałbym tutaj wam bardzo podziękować za 3 500 000 subskrypcji, także bardzo ci dziękuję, jeżeli zostawiłeś subskrypcję. Jeśli nie, to klikajcie subskrypcję, ponieważ już tylko 6 500 000 do diamentowego przycisku. Zróbmy to razem, 10 milionów wbijmy. Dobra, nie wbijemy, ale bardzo, bardzo dziękuję, strasznie doceniam i cieszę się, że ze mną jesteście. Także dobra, już nie przedłużamy i otwieramy tego iPhone'a. Dobrze, ogólnie co do opakowania, opakowanie jest naprawdę podobny do iPhone'owego, więc to już w ogóle jest śmieszne. Czekajcie. Dobrze, otwórzmy. Oczywiście to jest chyba produkt chiński. Już nie wiem, czemu mówię, że oczywiście, ale tak mi się wydaje. Zapakowany jest ciekawie, jest to wersja 8-gigowa. Także jeżeli ktoś sobie go wygra, bo to jest ten sam, niestety nie chciałem kupować dwóch wersji. No, także uwaga, teraz otworzymy najmniejszego iPhone'a świata. Mam nadzieję, że coś, że on w ogóle jeszcze tam jest, ponieważ tak trzęsę tym pudełkiem, że uwaga, uwaga i... Co to jest? Okej, ja to rzeczywiście jest bardzo mały telefon i to jest, to rzeczywiście wygląda jak iPhone. Tylko że taki 5 razy mniejszy i to naprawdę ma działać. Niby, także sprawdźmy, dobra, w opakowaniu. W ogóle opakowanie jest, no może nie identyczne, ale bardzo podobne do tego iPhone'owego. Nawet pudełko od słuchawek jest, no nie takie samo, ale nie, no jest identyczne jak do iPhone'owych. I słuchawki też są, czy wyglądają jak iPhone'owe. O co tu chodzi? Tak. Pewnie jakościowo nie jest takie samo, ale no słuchawki jak do iPhone'a. Żebyś się nie zdziwił. Wow, co tu jeszcze mamy? Mamy ładowarkę, która ma chińskie wejście. Super. No i mamy też bateryjkę, więc tutaj chyba się różni to od zwykłego iPhone'a, że tego iPhone'a możemy sobie otworzyć. Tylko jak? Okej, mamy też kabel USB, więc możemy kablem USB to naładować, więc tą ładowarkę możemy po prostu wywalić. Wiedziałam, że tak będzie. Dobra, jak to się otwiera? 12 seconds later. O, mam, uwaga. Ej, jest tu bateria, oni w ogóle dwie baterie dali, to jest takie bogactwo, bo po prostu te baterie nie wystarczają na długo, więc trzeba po prostu zmienić sobie pomiędzy bateriami. Dobra, nie gadamy, odpalmy ten telefonik. Nawet się włącza jak iPhone, że nie ma takiego napisu welcome w iPhone'ie, zdejmijmy tą. Okej, pięknie. Dobra, wiecie co, może w ogóle byśmy wpakowali kartę. Tu się w ogóle muzyczka odpala, zajebiście, dobra. Otwórzmy. Dobra, działa już telefon. Idealnie, tylko nie ma karty SIM, także odpalmy, żeby móc gdzieś zadzwonić. Dobra, poczekajcie teraz, żeby nie przegiąć. Czy to jest jakaś instrukcja? Super, jest instrukcja i zgadnijcie po jakiemu? Po chińskiemu, ale nie, jest tutaj też... Gdzie tu się karty wkłada? Może tu pod... A, tu pod klapką. Tylko, że popsułem tą kartę. No nic, zobaczymy moi drodzy. Troszeczkę nie pomyślałem i... Dobra, włączmy już nasz telefon. Mam nadzieję, że karta będzie działać. Szczerze mówiąc, jest tak mały ten telefon, że ja nawet nie wiem jak tą kartę tutaj włożyć, ale telefon naprawdę trzyma się zarąbiście w łapie. Można z niego zadzwonić. Naprawdę super. Tutaj jeszcze mamy przycisk. Dobra, super. Podoba mi się. A tobie Narina jest fajny, nie? Super. Chyba aż zostawię komentarz i dam lajka, żeby... Tak, żeby to wygrać. Także zapraszam. Jestem pewny, że tyle osób będzie chciało to wygrać. Dobra. Ogólnie telefon działa naprawdę bardzo sprawnie. Nawet ma ikonki, jak w iPhone'ie prawdziwym, także... Nie, naprawdę jest super. Ja pierdzie, to jest iPhone. Dobra, poczekajcie, połączmy się. Z Wi-Fi. Powiem wam, że bardzo fajnie się wpisuje hasło. Połączyłem się z Wi-Fi, także teraz odpalimy mój film na tym telefonie. Uwaga. Nie powiem, że to jest tak śmieszny telefon. Boże, czy mamy... Dobra, mamy wyszukiwarkę. Teraz będzie challenge, ponieważ trzeba wpisać YouTube'a. Okej. Okay. Także uwaga, I weź tu wpisz YouTube bez tego. YouTube. Nie da się, po prostu się nie da. Jeszcze tu się coś klika.
Dobra, mamy tutaj, więc kliknijmy, nie będę tego wpisywał. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, czy w ogóle będzie wyglądać. Jezu, jakie to jest... I weź tu wpisz blołek, by... Jezu, zamiast by to spację klikam, do... Jeżeli ktoś wygra ten telefon i będzie go rzeczywiście używał, to naprawdę będę no pod wrażeniem, naprawdę, bo to jest... Kliknąłem jeszcze w podpowiedź z YouTube'a i wyskoczyło mi Blown Your Mind. Dobra, udało się, trafiłem wreszcie, więc klikamy w najnowszy film i sprawdźmy, czy się otworzy. Uwaga, działa! Działa! Dokładnie tak, także śmiga. Co prawda troszeczkę się zacina, ale nie, jest śmiga, więc to trzeba przyznać. Jak z tego teraz wyjść? Mamy też kalendarz, pięknie. Naprawdę nie wiem, jestem wzruszony tym całym telefonem. Mamy też wiadomości, jeżeli chcielibyśmy napisać wiadomość, to też się da. Tylko wydaje mi się, że naprawdę poświęcicie po pierwsze masę czasu na to, a poza tym masę nerwów. Ponieważ wpisanie tu numeru to w ogóle, no może, nie no, graniczy z cudem, ponieważ jakieś tutaj te będziecie wpisywać znaki i tak dalej zamiast cyfr. Tutaj możecie oczywiście wpisać SMS, nie wiem, napiszmy. Uważaj, nagrywaj to, to będzie ciężkie, nie wiem. Su, ja pierdzielę, proszę. Sy, u, by. Kry. Bój. Dobra, no i możecie sobie wysłać. Mamy tutaj też Play Store, więc jeżeli chcecie sobie ściągnąć jakąś aplikację, grę, to nie wiem, czy możecie, czy w ogóle jakaś gra pójdzie na tym telefonie. Jestem zakochana w nim. Czyli co, chcesz wygrać? I teraz chwila prawdy, a mianowicie, czy to ma aparat chyba, musi mieć, ma kamerę. I teraz spróbujmy zrobić zdjęcie. Uwaga, pewnie wam, Jezu, nie wiem jaka jest jakość, ale raczej tragiczna, raczej, ale oczywiście zrobię wam tutaj zdjęcie i wrzucę do filmu. I też możemy zrobić selfie! No ale po co ty... Co, nie chcesz mnie? Nie no, super. No dobra, nie to nie, a chyba jest. Nie, naprawdę fantastycznie, no. Jestem wzruszony tym telefonem. Także jeżeli chcecie go wygrać, to gorąco zapraszam. Co trzeba zrobić? Uwaga, teraz ciężka akcja. Zostawiacie tutaj łapkę w górę i komentarz i to tyle. I po prostu za tydzień mówię, kto tam to wygra. Ponieważ chcę nagrać jeszcze jeden filmik z tym telefonem, a jaki to dowiecie się już we wtorek o 19:30. Także zapraszam do subskrybowania kanału. Będzie ciekawie, mam nadzieję. Także tyle. Dzięki bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie, wtorek, czwartek, sobota, 19:30. Mega telefon, naprawdę fantastyczny. Gdyby mi działała karta, jakbym tego nie popsuł, to bym nawet zadzwonił z niego. A tak to lipa. No, także tyle. Dzięki bardzo. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i piona!